Pokój dobry, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj zapanujemy troszeczkę nad wykresem. Postaramy się go stuningować. Gorąco zapraszam. No tak, na wykresie dzieje nam się bardzo dużo, a my byśmy chcieli go troszeczkę uprościć, czyli po prostu pozbędźmy się niepotrzebnych wykresów. No mi tutaj przeszkadza zielony, fioletowy i niebieski wykres, więc ja go po prostu wyłączę, klikam w ekran, naciskam display, następnie trace, no i wyłączam niebieski, zielony i fioletowy. Pięknie. Mamy sam żółty logmana. Teraz ja bym chciał zobaczyć po prawej stronie, jakie są wartości tego wykresu, tak? Czyli klikamy znowu w ekran, back, następnie opcja to jest scale i tutaj robimy pokaż wartości siatki, tak? Jak sobie odklikniemy, to widzimy, że mamy zakres od minus 60 do 10, tak? No i tu jeżeli byśmy sobie lecieli kursorem, to zobaczymy, że przy 148 antena ładnie się prezentuje, tak? No ja bym chciał troszeczkę ten wykres stuningować, czyli żeby zobaczyć, jak ten dołek tak naprawdę przebiega. I moglibyśmy sobie zakres tej siatki, skalę z 10 zmienić do na przykład 1, tak? Klikamy sobie ekran, następnie scale, no i wciskamy 1. No i troszeczkę przesadziliśmy, tak? Bo skwadraciło nam się. No to spróbujmy na przykład z dwójeczką. Już prawie dobrze. Z trójeczką. No i mamy piękną charakterystykę naszej anteny. Chyba jak najładniej przedstawioną, tak? Tu możemy nawet zrobić sobie print screena i wysłać koledze, że na 148 MHz nasza antena stroi fajnie. Tylko niestety dla nas to jest kiepska wiadomość. No i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście nie musisz subskrybować tego kanału, ale każda subskrypcja przyczynia się do jego rozwoju. Za co bardzo dziękuję.